Podcast geopolityczny przy mikrofonie Leszek Sykulski. Witam Państwa serdecznie. 9 grudnia 2022 roku w Międzynarodowym Centrum Konferencyjnym w Riyadzie, stolicy Arabii Saudyjskiej, odbył się pierwszy szczyt chińsko-arabski. Ten szczyt zakończył się wydaniem deklaracji z Riyadu, z której wynika, że zarówno Chińska Republika Ludowa, jak i uczestniczące w szczycie państwa arabskie chcą zbudować wspólnotę chińsko-arabską, wspólnotę współpracy, nie tylko gospodarczej, ale w zakresie bezpieczeństwa na nową erę, jak to określono. Jeśli chodzi o samo spotkanie, to przede wszystkim w szczycie wziął udział Xi Jinping oraz przywódcy 21 państw członkowskich Ligi Państw Arabskich. Wzięli także udział przywódcy organizacji międzynarodowych, w tym sekretarz generalny Ligi Państw Arabskich. Xi Jinping zaznaczył, że świat obecnie wkracza w nowy okres, natomiast sam Bliski Wschód będzie dotknięty głębokimi zmianami. I tutaj warto przyjrzeć się tym stwierdzeniom Xi Jinpinga, które są bardzo istotne, jeśli chodzi o rywalizację geopolityczną. Chiński przywódca w swoim przemówieniu bardzo szeroko odnosił się do koncepcji nowego jedwabnego szlaku. Wskazywał na historyczne korzenie, na korzystną dla obu stron współpracę w dobie globalizacji. Także tutaj bardzo mocno eksponował kwestię współpracy w geopolitycznym południu, można tak to określić, gdzie podkreślał, iż obie strony, zarówno chińska, jak i arabska, opowiadają się za dialogiem między cywilizacjami, ale dążą przy tym do ochrony różnorodności cywilizacji świata. Bardzo szeroko tutaj odnosił się do tego procesu policentryzacji świata, mówiąc o nowym okresie turbulencji, nowym okresie transformacji, także nowych głębokich przemianach na Bliskim Wschodzie. Xi Jinping podkreślał, że Chiny są gotowe pogłębić strategiczne relacje z państwami arabskimi, a także, co bardzo istotne, zdecydowanie wspierać się nawzajem, jak to określił, w ochronie suwerenności, integralności terytorialnej i godności narodowej. W tym zakresie szczególnie mocno wybrzmiały słowa chińskiego przywódcy o tym, że obie strony, chińska i arabska, powinny wspólnie stać na straży zasady nieingerencji w sprawy wewnętrzne innych państw. To wybrzmiało bardzo mocno i oczywiście nie jest tutaj jakąś wielką tajemnicą, że odnosiło się to do polityki Stanów Zjednoczonych, do tej polityki zwłaszcza prowadzonej po roku 1991. To mocne podkreślenie kwestii ochrony suwerenności, integralności terytorialnej, ale też zasady nieingerencji w wewnętrzne sprawy innych państw było wielokrotnie podnoszone przez chińskich przywódców, przez samego Xi Jinpinga w ciągu ostatnich lat. No i tutaj nie zdziwiło także komentatorów międzynarodowych to, że chiński prezydent, że szef komunistycznej partii Chin bardzo mocno wyeksponował kwestię multilateralizmu. Zresztą mówił w tym swoim przemówieniu o prawdziwym multilateralizmie i obronie, jak to określił, słusznych praw i interesów krajów rozwijających się. No i jakby kontynuując ten wątek, Xi Jinping bardzo mocno podkreślił kwestię rozwoju gospodarczego i no, tutaj bardzo szeroko określił te obszary współpracy gospodarczej między oboma państwami, które tak naprawdę no, obejmują szereg bardzo istotnych, strategicznych gałęzi no, życia gospodarczego, społecznego, a nawet politycznego, obejmując i kwestie usług zdrowotnych i medycznych, i kwestie inwestycji, i kwestie rozwoju ekologicznego i gospodarki niskoemisyjnej, bo o tym również była mowa, jak i szeroko zakreślone kwestie gospodarki cyfrowej czy pokojowego wykorzystania energii jądrowej. Te najważniejsze pola współpracy, szeroko pojętej współpracy gospodarczej, zostały ujęte przez Xi Jinpinga jako 8 wspólnych akcji, 8 wspólnych
działań. I tutaj chiński przywódca zwrócił uwagę, że ma być to pierwszy krok w budowaniu wspólnoty chińsko-arabskiej. Zresztą nazwał to konkretnie, ten plan nazwał zarysem kompleksowego planu współpracy między Chińską Republiką Ludową a państwami arabskimi. Ten zarys kompleksowego planu ma być wdrażany w ciągu najbliższych 3 do 5 lat. I właśnie ten okres 3 do 5 lat ma być czasem wdrażania 8 tych wspólnych akcji, 8 dziedzin wymienionych przez chińskiego przywódcę. I są to konkretnie wspieranie rozwoju, bezpieczeństwo żywnościowe, zdrowie, zielone innowacje, bezpieczeństwo energetyczne, dialog między cywilizacjami, rozwój młodzieży, bezpieczeństwo i stabilność. Bardzo szeroko określone dziedziny, natomiast warto zwrócić uwagę, że Xi Jinping nie mówił tylko o ogólnikach, także koncentrował się na niektórych kwestiach bardzo drażliwych. No i przede wszystkim tutaj myślę, że problem palestyński, że kwestia Palestyny była takim czynnikiem niezwykle istotnym poruszonym z tych konkretów przez Xi Jinpinga, który podkreślił, że kwestia Palestyny ma wpływ i na pokój, i na stabilność na Bliskim Wschodzie. Mówił sporo na temat historycznej niesprawiedliwości, jakiej doznał naród palestyński i że, uwaga, nie może to trwać w nieskończoność. Padły bardzo mocne słowa ze strony Xi Jinpinga, który mówił, że nie można handlować uzasadnionymi prawami narodowymi, a żądania utworzenia niepodległego państwa nie można zawetować. Xi Jinping bardzo mocno tutaj zaakcentował, iż nie tylko państwa arabskie, ale także Chińska Republika Ludowa powinny razem stać na straży pokoju w regionie i dążyć do wspólnego bezpieczeństwa. Co bardzo istotne, Chiny wezwały społeczność międzynarodową do uszanowania roli mieszkańców Bliskiego Wschodu jako, jak to określił, panów własnych spraw. No, to ewidentnie sygnał wysłany pod adresem także Stanów Zjednoczonych, tak aby Waszyngton przestał wtrącać się właśnie w wewnętrzne sprawy państw bliskowschodnich. Co ciekawe, Xi Jinping powiedział, że przyjmuje stronę arabską, przyjmuje państwa arabskie do udziału w globalnej inicjatywie bezpieczeństwa. Tutaj ewidentnie ten wyraz aprobaty dla członkostwa tego globalnego południa, tych państw arabskich w nowej inicjatywie Chińskiej Republiki Ludowej był bardzo, ale to bardzo istotny. Wskazał chiński przywódca, że globalna inicjatywa bezpieczeństwa ma być, czy może być takim jednym z elementów gwarancji pokoju i stabilności na Bliskim Wschodzie. To jest nowa inicjatywa ogłoszona 21 kwietnia 2022 roku właśnie przez Xi Jinpinga. Bardzo ogólnie, przynajmniej na razie, gdzie tutaj chiński przywódca bardzo mocno w kwietniu bieżącego roku akcentował konieczność uwzględniania przez społeczność międzynarodową, jak to określił, odmiennej percepcji zagrożenia w poszczególnych państwach. Mówił także o niepodzielności bezpieczeństwa, czy też podkreślał znaczenie 5 zasad pokojowego współistnienia. Odnosił się także tutaj do ruchu państw niezaangażowanych na przykład. To bardzo ciekawa inicjatywa i na pewno poświęcę jej jeszcze więcej czasu w kolejnych odcinkach podcastu. Natomiast niewątpliwie Chiny starają się na razie z ogromnym wyczuciem i z taką ogromną dyplomacją już inicjować alternatywne, powiedzielibyśmy, systemy bezpieczeństwa, alternatywne wobec tego układu unilateralnego, który reprezentują Stany Zjednoczone, i niewątpliwie ta globalna inicjatywa bezpieczeństwa ma być jedną z nich, a to zaproszenie kierowane do Ligi Państw Arabskich, w ogóle do państw regionu, jest bardzo ważnym elementem tej właśnie polityki. Podobnie zresztą jak to silne występowanie w odniesieniu do kwestii palestyńskiej. No tutaj ewidentnie, jeżeli Xi Jinping opowiada się za rozwiązaniem dwupaństwowym
i tą słynną zasadą ziemia za pokój i mówi o tym, że należy podejmować zdecydowane wysiłki na rzecz rozmów pokojowych, tak aby jak najszybciej, sprawiedliwie, co zresztą podkreśla, rozwiązać kwestię palestyńską, to widać, że Chiny zamierzają się aktywnie angażować w kwestie bliskowschodnie i niewątpliwie jest to bardzo, bardzo istotny krok i warty tutaj jak najbardziej odnotowania. Myślę, że w kontekście tego szczytu warto także powiedzieć kilka słów na temat tych wszystkich pól współpracy, które dotychczas łączyły Chiny i państwa regionu. Warto tutaj już na samym wstępie podkreślić, że wizyta Xi Jinpinga przypadła na moment, w którym stosunki amerykańsko-saudyjskie, no właściwie można powiedzieć, osiągnęły najniższy poziom od lat. Tutaj Waszyngton niewątpliwie z ogromnym niepokojem obserwuje rosnące wpływy Chin na Bliskim Wschodzie i to w sytuacji, kiedy w czasie, gdy na światowych rynkach energii pojawiła się bardzo, bardzo duża niepewność i to mówiąc najdelikatniej jak tylko potrafię. Zachód, ten kolektywny Zachód nałożył ograniczenia cenowe na rosyjską ropę, natomiast ten OPEC czy OPEC Plus zapowiedział ograniczenie poziomu wydobycia, co oczywiście wpłynęło bardzo negatywnie na relacje amerykańsko-saudyjskie. Warto tutaj podkreślić, że Chiny są największym partnerem handlowym Arabii Saudyjskiej. Handel obu tych państw w 2021 wyniósł ponad 87 miliardów dolarów. Natomiast chiński eksport do Arabii Saudyjskiej wyniósł ponad 30 miliardów dolarów, podczas gdy import do Chin z Królestwa Arabii Saudyjskiej 57 miliardów dolarów. Arabia Saudyjska jest obecnie największym dostawcą ropy naftowej do Chin i odpowiada za 18% całkowitych chińskich zakupów tego surowca. Import ropy z Arabii Saudyjskiej do Chin stanowił w ubiegłym roku 77% całkowitej wartości importu do państwa środka właśnie z Arabii Saudyjskiej. No i oczywiście też warto powiedzieć kilka słów na temat tych więzów, które łączą Chiny i Arabię Saudyjską, jeśli chodzi o wspólne projekty, czy to w obszarze energetycznym, czy w obszarze militarnym. No i myślę, że warto chociażby wspomnieć o inwestycjach firmy Saudi Aramco, która posiada coroczne umowy na dostawy z kilkunastoma chińskimi rafineriami, w tym z Sinopeciem, CNPC, Sinochemem czy Norinco. Saudi Aramco także na początku bieżącego roku 2022 podjęło decyzję o budowie rafinerii i takiego kompleksu petrochemicznego o wartości 10 miliardów dolarów w północno-wschodnich Chinach, co jest największą inwestycją zagraniczną w ogóle w Chinach. Saudyjskie firmy mają także udziały w innych chińskich rafineriach, no, podobnie zresztą jak chińskie w saudyjskich. Chiński Państwowy Fundusz Jedwabnego Szlaku jest częścią konsorcjum, które jest kierowane przez EIG Global Energy Partners z siedzibą w Stanach Zjednoczonych, które w połowie ubiegłego roku sfinalizowało transakcję zakupu 49% działalności związanej z rurociągami naftowymi Saudi Aramco. No, cała wartość tego wynosiła blisko 12,5 miliarda dolarów. Silk Road jest również częścią konsorcjum, które jest kierowane przez BlackRock Real Assets i Hassana Investment Company, które ogłosiło w lutym bieżącego roku sfinalizowanie przejęcia 49% udziałów w Aramco Gas Pipelines Company za około 15,5 miliarda dolarów. No i tutaj oczywiście można bardzo dużo jeszcze mówić o tych wspólnych projektach, chociażby wymieniając to, że China Energy Engineering Corporation buduje elektrownię słoneczną w Arabii Saudyjskiej, czy to, że oba kraje bardzo mocno rozwijają produkcję takich systemów ładunkowych bezzałogowych statków powietrznych. No i także na koniec myślę, że kwestie militarne trzeba
trzeba poruszyć. W lutym bieżącego roku Zjednoczone Emiraty Arabskie poinformowały, że planują zamówić z Chin 12 samolotów szturmowych L-15 z opcją zakupu kolejnych 36. To oczywiście nie tylko Arabia Saudyjska, jak widzimy, także Zjednoczone Emiraty Arabskie tutaj bardzo mocno rozwijają te relacje z Chinami i wiele państw tego regionu bardzo mocno liczy na współpracę gospodarczą w ramach koncepcji nowego jedwabnego szlaku, jednego pasa, jednej drogi. Niewątpliwie będzie to wywoływać moim zdaniem bardzo, bardzo takie nerwowe ruchy ze strony Stanów Zjednoczonych, które widać, że wycofują się powoli, jeśli chodzi o swoje wpływy z wielu państw świata, w których dominowały jeszcze w latach 90. czy na przełomie XX i XXI wieku. Ta sytuacja moim zdaniem może doprowadzić do wybuchu jakiegoś większego konfliktu na Bliskim Wschodzie. Ta wielka wojna na Bliskim Wschodzie, na przykład między Arabią Saudyjską a Iranem, czy między Izraelem a Iranem, czy też między wielkimi koalicjami sformowanymi na Bliskim Wschodzie, niewątpliwie bardzo mocno uderzyłaby w gospodarcze interesy Pekinu. I tutaj myślę, że warto mieć to na uwadze, patrząc na strategię bliskowschodnią Stanów Zjednoczonych. Dziękuję Państwu za uwagę.